Okej, witajcie, ja jestem Zirel, a to jest kolejny odcinek z Dishonored i na samym początku chciałbym was zachęcić do skorzystania z mojego linku referencyjnego do sklepu GTA.com, gdzie znajdziecie fajne gry, naprawdę w fajnych cenach. I tak, w końcu, lecimy dalej z Dishonored, jesteśmy, boże, gdzie my jesteśmy, ja tak dawno w to nie grałem. I zobaczymy, jesteśmy tu, a tak, mamy w ogóle serduszko. Które mówi, zapomniałem o nim. Tak, bo my się mamy teraz dostać jakby do tego głównego miasta, tam gdzieś w pizdu, nie? I tam mamy się dostać i w ogóle będzie śmiesznie. Znaczy będzie śmiesznie może nie, ale będzie fajnie i cudownie i tak dalej. Tymczasem nie pamiętam jak się sterowało. No tu wiem, że się zmienia, wszystko fajnie. A co to? A to jest to, nie? A nie. Co mi to daje? To jest ryba! Aha, dobra, bo... Dobra. Już wiem, co to jest. To teleportowanie się, to jest serduszko. A to są kolce? Dobra. Weźmy sobie serduszko, bo ono się najbardziej przyda. I lecimy z naszym Samuelem. Jasne. Kiedy tylko chcesz. Ruszajmy. O tak, mamy tą maskę jeszcze, nie? Naszą. Żeby nas nikt przypadkiem nie rozpoznał. Tu jakieś tam... Nad Revenant Campbell przewodzi wojowniczej frakcji religijnej w mieście i jest bliskim sprzymierzeńcem Lorda Regenta. Campbell jest całkowicie skorumpowany i utrzymuje w tajemnicy miejsce pobytu Emily. Przeniknij do biura nad Revenanta, skradnij dziennik Campbella i wyeliminuj go. Tu też przetrzymywany jest sojusznik lojalistów Martin. Uwolnij go i pomóż mu w ucieczce. Oczywiście zajmiemy się Martinem, jak żeby inaczej. A to czasem jakaś kascenka chyba. O, jest. Be a rough trip. Used to be to go straight up Clavering Boulevard, but now it's not so easy. Half the city's dead of the plague. The other half's fighting over what's left. City Watch still holds the bigger streets, and they've set up those wall of light checkpoints. Man walks through one of those, and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. Then there are the real odd birds living on the fringes, like that Granny Rags. They say she's nuts. I don't know which is worse. Just take your pick. Okej. Coś zrobimy. Spoko, nie ma problemu. Wskazówki misji zaaktualizowane. Ja chcę wskazówki. Clavering Boulevard, Gangs Butter Street, Boczne ulice, bo nie wiem, to. Pójdziemy do babuni, myślę. A to jest poprzednie, dobra. Daj mi... pieszonego szczura, bo czemu nie? No tu będzie na mnie czekał, rozumiem. A ja dalej nie wiem, czy... jak to... Dobra, wyjmij mi tu serduszko. Tam jest kościany amulet, a tam jest runa, a tam jest kościany i ściana światła. Tam są jakieś ziomki. Dobra. No, bo tam jest światełko. Jak się kucało? O, w ten sposób. Bo podobno trudniej jest przejść. Podobno trudniej jest przejść grę zabijając ludzi, tak? To przynajmniej tak słyszałem od bogatego. Więc nie wiem ile w tym prawdy. Aczkolwiek można by się przekonać z tym, że ja bym się chciał dostać do tego amuletu. No to za bardzo nie wiem gdzie jest ziomek. On tu gdzieś był. Serduszko mi miga w tamtą stronę i w tamtą stronę. No tam jest runa, tam też się chce dostać. Dobra. Ciśniemy tu, polecimy do tej runy. Czy ktoś mnie tu będzie widział? Gdzie jest runa? A tam jest misja, to będzie na razie tylko misję pokazywać, dopóki serduszka nie pokaże, rozumiem, tak? Okej, to się tu przemieścimy. Ale to woda jest... Patrzcie, jak patrzy... No, wypływ. Jak patrzy się tak... Nie, trochę w dół, trochę w dół. O, widzicie jaka to jest przejrzystość? Czy ja tu jakoś wyjdę? Czy nie specjalnie? O, tu mogę wyjść. Może. Może się uda. Nie, dobra. To wracamy. Trzeba jakoś tam wyjść. A tam jest ziomek. Jeden.
Dobra, wychodź na łódkę. I teraz tak. Tam jest runa, tam jest amulet, a tam jest kolejna runa. O! Jest więcej run. Dobra. Tu wejdziemy. Szczury atakują, tam jest amulet. Ja bym się tam mógł w sumie... błysnąć. A, dobra, nie muszę tam błyskać nawet. Tak, zaatakowała mnie jakaś ryba. Wyciągnij serce, ja wiem, że tu jest kościany amulet. Tam jest kościany amulet. Czy ja tam po tym... O, mogę po tym wejść. Ja już to chwyciłem? O, serio? Dobra. Dobra, jest. Tu jest szczur, którego sobie oczywiście zażeremy. Przeczytamy to. Weźmiemy amulet, weźmiemy sakiewkę. Okej, tu mamy jakąś fajną tą. I tu już nic więcej nie ma, rozumiem, tak? Dobra, można też tu czołgać. Nie, bo bym przeszedł tędy. Dobra, to idziemy stąd. W takim razie. Niespecjalnie, niekoniecznie w ten sposób chciałem iść. Tam jest amulet, tam jest runa. Runa jest tam w środku, jakoś trzeba dojść, nie? Dobra. Spróbujemy schować serce, bo ono na razie nie będzie potrzebne. Spadaj, rybo. Rybo, spadaj. Płyń szybciej, płyń szybciej! O, mówię mu, płyń szybciej, ale nie płynie. Tak, tu jest... O, właśnie, bo to jest dobre, jeżeli potrzebuje też podglądu, nie? Jeżeli potrzebuje podglądu na ludzi. Na razie, jako że to nam to za bardzo nie ściąga tego, nie ściąga many, to sobie tak popatrzymy, popatrzymy tam, idzie następny i on będzie patrzył w tą stronę. Odwróć się, kobieto. Mógłbym ją jakoś rozproszyć, żeby tam poszła, nie? Tam jest szczurek. A jednak mi się kończy te... No właśnie, dobra. O. Serio idziesz w tą stronę. O. Cofnij. Fuck. W ogóle i tak patrzy płoną. Dobra. Wychodzimy stąd. Tam jest ziomek. Szczudlarz na służbę. Szczudlarz. Mi się kojarzy z gościem, który chodzi na tych szczudłach, a to pewnie chodzi o... Nie, to pewnie o to chodzi. Tu przejdziemy. Fuck. Nie przeszliśmy. Jeszcze raz. Tędy. I stąd. Siema. 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 I tu gdzieś jest runa, nie? Tak jest szybciej. O, tam jest runa. Dobra, idziemy po cichu, tylko nie powinno nam się nic stać. Oprócz latających rzeczy. Wzięliśmy sobie puszkę czegoś nieprzyjemnego, ale... O! Tu mieszka babunia? Tam biega szczurek. Dobra. Czy można jakoś wejść? Nie, ale ta runa jest tam. Tędy mogę tu wejść, opatrzcie w ogóle. A, ja może wstanę. I tędy wejdę. I znowu się poskradam. Co to? A, dobra, nie wiem co to, ale zobaczymy sobie naszym magicznym wzrokiem. Tam jest gościu jakiś. Ktoś, nie, ktoś tam jest, o. I to wszystko, co tu jest. Dobra. Aha, bo ja tu jest zejście. No, przedstawiam, że po prostu... Nie, to chciałem, znowu mi się ten... Że trzeba przejść koło tamtego... Wezmę sobie teraz siódemkę. Kim jesteś? O, babunia, łach! Z tobą chciałem porozmawiać. Cześć. Cześć, słonko.
my dear husband. Nie, sorry, nie. My eyes aren't what they used to be. Zdążyłem zauważyć. Have you seen my little birdies? Oh, the dear things must be starving. Przy czym ty w ogóle stoisz, kobieto? Co to jest? Here, birdies. Here. Nie ma ptaszków tutaj. Oh, my, my, my. I think I have gentlemen callers again, but not the way I used to, not the nice ones. I hear them, and they're not very polite. No nie są grzeczni, no co, czego ty oczekujesz? O, babuniu. They'll go away again if they know what's good for them. But what a bother. Here's the key. Dziękuję. Door love. You'll see to those ruffians. Dziękuję. Idziemy porozmawiać. A psztyfikanci babuni. I jest tu trzech. Pokaż się. Pokaż. Mogę ich zabić w ogóle? Ej, dobra, pierwsze to będę ich zabijał. Cześć. Rozmawiaj. Dobra. Co ten wybuch? No chodźcie tu. Chodź. Cip, cip, cip. Co rzucił? Dobra. Padłem, jak? A, dobra, bo oni mają te śmieszne... Śmieszne wybuchające te... Czytaj ostatni zapis, nie gdzie jest ostatni zapis. Mech. Dostałem już klucz, rozumiem. Tak, są amplifikanci. Dobra, zobaczmy co możemy tutaj zrobić. To jest usypiające, nie? Czy mogę w ogóle? Mam pomysł. Ten pomysł jest całkiem niezły. Zrobię tak. I tu jest co fajne. Czy to jest usypiające? Dobra, nie wiem, bo nie wiem, który jest który. Po prostu. Jakieś E. O, mogę się wychylić. I... A, to było wybuchające. Dobra. Czy on płonie? A, to było trujące. Z kolei. A tego walniemy zwykłym. Opcjonalnie. No dobra. W takim razie nie będziemy tego przechodzić tak do końca, bo to jest pusta butelka. Myślę, że będziemy też zabijać ludzi. No, że najemy na lewo. Cześć, babuniu. Porozmawiajmy z tobą. No, do usług. Tutaj mi teraz kluczyk do drugich drzwi. Urodziny? Babciu, pamiętałaś? No. Daj, daj, szybciej. Nowa maska, tak? Chyba, albo coś. Ja chciałem tam wejść. Mm. Dziękuję. Czy ja tu mogę... Nie, ja po prostu tu mogę wejść. Daj mi runę, daj mi runę, daj mi runę, serce moje, daj mi runę. Wziąłem runę. O, siema. Be careful, Corvo. They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name, or even the name of her family. But an emperor begged for her hand once, and rich young men fought each other for her favor. I watched her consider them all, measure their worth, and find them wanting. Then, she made a different choice. You're on your way to face the High Overseer, the leader of a great cult dedicated to loathing me. What will you do, I wonder? No. Dostałem nowe moce. Nie, nową runę, a mogę pozyskać moce. Dobra, pozyskujemy moce. Koszt, aha, tu są moce, ja bym chciał może ulepszyć coś. Żywotność... aha, bo nie ona na pierwszym poziomie, tak? Skakania wyżej, o to by było fajne. Mam dwie runy nawet. O, to jest fajne. Żywotność. I tu mi stać na zakrzywienie czasu.
A kościane amulety co mi dawały? A, bo to są różne te, nie? Białe szczury mnie nie atakują, moce wzmocnione. Można zjadać. Antywybuchowy, o to by się przydało. A można parę tych w ogóle wybrać. Teraz sobie wybierzemy. To mnie nie ten. To mnie też nie jara. To mnie nie jara. To jest spoko. To jest spoko, to jest spoko. Efekt mocy by się przydał. Przyjaciel białych szczurów. Dobra, styknie tego dobrego. To wychodzimy stąd. Pogadaliśmy z ziomkiem, pogadaliśmy z babunią. Zamknę za sobą drzwi, babuniu. I idę na górze zobaczyć, co mi tam przygotowałaś. Bo... O, prezent urodzinowy. Właśnie. Co to jest? Wystawiam następną urnę. Ona się tu teleportowała. Się boję. Nie. Ruffians, every last one of them, rotten apples. And that slack jaw is the worst of the lot. You know what I just thought of? You could do something else for me. Another little favor. Okay. And I'd give you another present. Another lovely rune carved from the bones of a dead whale. Oh. Do you remember my doctor, dear? Dr. Galvani? Now there was a clever man. He's got all sorts of nasty rat guts and disease in his laboratory. No. Wouldn't it be a shame if some of that mess found its way into the Bottle Street gang's elixir? To jest coś, to jest pomysł, babuniu. No, zastanowię się nad tym. See to it, dear. I'll find you another present just like the first. Czemu mówią zabić i dostać wszystkie prezenty? Galvani lives on Clavering Boulevard, or at least he used to. A to w sumie po drodze będę miał, nie? Now run off. Oh. My baby birdies are hungry. So dobra. Precious. A, bo to trzeba. A, jak się fajnie odlicza. Hehehehehe. Idziemy. Babuniu, babuniu. Jak ty tu się w ogóle znalazłaś? Tam jest ściana światła, tam jest biura doktora. W ogóle dra. O. Co wy tu macie? O, nieprzytomny, czyli ten umarł. Albo ten się spalił, no dobra. A ten jest nieprzytomny, co ja mu zrobiłem? Którym ja go potraktowałem, bo nie wiem. Bo to były testowe różne efekty, nie? Dobra. Przejdźmy się tu. Tam jest ten doktorek. Weźmy sobie jeden pasztet, ten szczury, w ogóle tutaj wszystko jest. O, strzałki. O, remedium duchowe i zioła lecznicze. Fajnie. Co to ja tu wejdę? Tu mam w ogóle nawet... Coś mogę zrobić, ale... Na razie sobie daruję. I pójdziemy... A, to tak zrobimy. A, tu nic nie ma. Nie pamiętam, jak się tego remedium używało. Chyba Q. Chyba Q, ale nie jestem pewny. Tu pewnie mogę wejść. Chciałem przejść po prostu. Tu, co ty robisz? Stoisz na tym? W sensie, chciałem przejść za nimi. W jakiś sposób, a zobaczymy, co tutaj. Nie mogę. Ich tam jest dwóch. O. Dobra. Zróbmy tak i weźmy sobie kuszę. To jest, nie, to jest pistolet, nie? Serduszko. Jakieś kolce? To jest trujące. Przynajmniej tak się wydaje, albo... A tam jest. Jak mi to wykombinować? A, to nie tak było, tylko tak. Dobra. Czyli to jest usypiające w takim razie. Jak on będzie nieprzytomny? Tak. Co ty masz? Pieniążki. Zmienię może sobie... O, siema. Jak cię mogę wypuścić? O, siema. I owe you, brother. I want to ask about the mask.
I wouldn't want my face seen either, pulling a stunt like that. You know what? I'll return the favor. Come by Griff's shop. That's my business. Well, it was, at one time. But now I'm reduced to scavenging things from here and there as the city dies. If you need anything, I wouldn't mind trading for a little money. Okay. Maybe someday the plague will blow over and everything will go back to normal. But until then, it's scavenging for me. Cieszę się, że cię uratowałem. Nie wiem od czego. Monety sobie pozbieram. Czy to jest twój sklep w ogóle? Nie, to nie jest twój sklep. Już myślałem, że cię okradam, ziomek. To sobie pojemy. Szkodnik, szkodnik. Oni mogą wstać, nie? Tylko nie wiem za ile. I w ogóle ten domek jest tam po drugiej stronie? Tak. Zobaczmy sobie wzrok, bo nie wiem, gdzie są przeciwnicy. O, tam jest jakiś ziomek i tam jest drugi. Dobra, wyłączmy to, bo jesteśmy... O, to jest ta brama światła cała. Fuck. Fuck, tamten mnie coś widział. Czy coś? No. Tak, to zdecydowanie był wiatr. Dobra. Trzeba wejść głównym i świat. Przejdź do biurka niego. Okej. Okay. Okej, okay. Wszedłem. O, tu jest dużo ziomków. Rozumiem, że ci mi tu nie wejdą. A, i tu jest w ogóle dużo światła. Tu jest... Hej ho, kolejkę nalej, hej ho, kolejkę nalej, hej. Dobra, zabijemy go. Albo nie trzeba go zabijać. W sumie. Jego trzeba było zabić. Dobra, zabijamy ich wszystkich już. Znaczy, jak ktoś się na mnie rzuci, to ja go zabiję po prostu. Tyle było z mojego przechodzenia gry bez zabijania, tak? Kaszanka. Jabłuszko. Łyżka. Pusta butelka. Co tu? Szklanki. Tu jakieś drzwi. O lol, mogłem tędy przejść. Ja chcę to przeczytać, bo coś tam zawsze wpadnie. Pochodzimy tu jeszcze. Chwilę przynajmniej. A, puste butelki mi nie jarają szczególnie. Ale wezmę sobie eliksir sokołowy, bo to się zawsze przyda. Jest dziennik. A, potrzebny tu klucz. A, to była kontra, nie? Tu już nikogo nie ma w sumie. To możemy pochodzić. Pooglądać. O, patrzcie, na przykład mamy książkę. Mamy też bełty. Nie mogę więcej. Szafka, co w szafce? Pociski. Też nie mogę więcej, bo mam maksa, bo przecież kupowałem. Co tu masz? Kolejna książka. No, proszę. Czy oni... Slack Joe. Okej, czyli to nie ja. Zamknę wam kible, żeby nie leciało smrodu do środka. Zabiję szczury. Mogę tu wejść. Czy mam wrażenie, że tutaj już nikogo nie ma? A, bo to jest to pomieszczenie. A to jest to pomieszczenie? Czy ja tu byłem? Nie, tam jest... O. Tak, tu byłem i tam byłem i tu... No, dobra. Zależy, gdzie jestem. Pójdźmy do tego... Znaczy, załatwimy sprawę Galvaniego, myślę, dzisiaj. I skończymy odcinek. W sensie załatwimy sprawę, pogadamy z nim teraz, albo go okradniemy jeszcze, nie wiem. A tam jest jakaś rasja? Znaczy tam jest ich... Boje. Dobra. Lasia! Lasia! Gdzie jesteś, Lasia?
okej. Okay. Nie, gdzie ona jest, nie widzę jej. Lasiu! Cip, 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 taś, taś, taś. Nie, gdzie ona spierdoliła. Szczerze mówiąc, naprawdę nie mam pojęcia. No, chyba nie tak to chciałem zrobić w ogóle. Mapa zatoki sobie weźmiemy, spoko. Weźmy sobie też jedzonko trochę, bo się przyda odnowić. O! Zamek szyfrowy. Nie wiem, jaki jest szyfr. Poszukam tu gdzieś szyfru może jeszcze po drodze. Siema, ktoś tu jest? Sakiewka. Okej. Okay. Tu coś jest? Nie, tu mogę skoczyć. Och, och, och. Och, och, och. Szczury. Szczury. O, tu są drzwi jeszcze jakieś otwarte. Znaczy zamknięte. O mech. Takie... Drzwi donikąd. O, dobra. Notatki. Właśnie, mamy notatki, nie? Dzienniki opcjonalnie. To. To nie to, notki. Dziennik karmienia. To nie list Emily. Leżący list. To nie książki. Moce. To na razie nie ma nic w ogóle. Nie ma... A, jeszcze wyżej można iść. To idziemy wyżej. Czy ktoś tu jest? Tam jest ta Lasia, nie? Cześć, mogę z nią porozmawiać? Mogę ją poddusić po prostu, żeby umarła. Nie, znaczy nieprzytomna była. Dobra, tu sobie otworzyliśmy. Zabiję tego szczura. Tu sobie... Otrzę, nie mogę. O, tam jest laboratorium. Laboratorium. To wchodzimy tutaj. Cześć. Czemu tu nikogo nie ma? Pewnie tędy wejdę. O, jak tu czerwono. Witajcie w piekle. Pusta butelki, nie. Pusta butelki, dalej nie. Filiżanka, nie. Kran, na pewno kran. Nie, wchodzimy. Tym oto sposobem dostaliśmy się. Czy tam jest ziomek? Weźmy sobie to. Weźmy sobie to, sprawdźmy. Weź sprawdź to, no. Mogę stąd otworzyć, czy nie? Nie. Płód szczura. No, tam jest płód szczura. Ja go chcę. Nie mogę. Chciałem płód szczura wziąć, bo bym go wrzucił do tego, nie? Do tego gówna, co tam mam wrzucić, ale już... Szczurze wnętrzności są tam. O, fałszywa książka. Cześć! Zjemy sobie trochę chlebka, trochę butelek. Teraz tak. To chcę. I to chcę sobie odpalić, żeby leciało w tle. Tu sobie odpalimy to. Jakieś te. Sprzęt laboratoryjny. Sprawdzę mi to. Dobra. Pieprzyć to. Jeszcze zobaczę, co jest za tymi drzwiami. O, kibelek. Dobra. Ważne jest to, że dalej go słyszę i się tak jakby nabija to. Tymczasem sobie przejdziemy, jeszcze ten odcinek będzie dłuższy, z tego co widzę. Bo chcę to załatwić, no. Po prostu chcę to załatwić. O. Siema. Nie ma tu żadnego cwaniaka? Monety, pieniądze. O, kredens. O, remedium duchowe Pierra. Dobra, weźmy sobie coś z wnętrzności. Bo czemu by nie? Wyjdziemy stąd. Nielegalny eliksir trzeba zarazić. Gdzie ja tu wszedłem? Tam jest tu wejście. Wyjdziemy po prostu z domu. Mimo że daleko. To wyjdziemy z tego domu. Obstawiam, że tu już nikogo nie ma, nie? Może myślałem, że tu jakieś działki, a to... Po prostu... Ten... Dobra, robi się trochę mrocznie. Nie powiem, o, wezmę. Dostałem klucz do laboratorium! Fajnie, że już stamtąd wyszedłem. Dobra, gdzie było główne wejście? Obstawiam, że tu. Tak, to będzie...
to będzie dobry moment. Wyjdź. Wyjdziemy tak na jolo trochę. Fuck, jestem w cieniu, znaczy w słońcu. Jakiś drugi ziomek. Tam idzie. Kątem oka go widzę. Dobra. Zrobimy tak. I... przejdziemy, poczekamy jeszcze, aż on przejdzie, zrobimy save'a i skończymy odcinek, myślę. No przejdź, ziomek, ile tam będziesz stał? Chodź, no. Dobry kolega. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, o kurwa. Nie wyszło. Attention, watchman. Jednak musiałem cię, że tak powiem, zdekapitować? Jakoś tak? W każdym razie, idziemy sobie, on jeszcze żyje, znaczy jeszcze jest nieprzytomny, o. Idziemy sobie tutaj, zrobimy sobie, o, weźmiemy sobie trochę pastyciku. Staniemy sobie tutaj, w tym słońcu, że tak powiem. Zapiszemy sobie grę, stwórz nowy zapis, tak bardzo dziękuję za to. Już na koniec tak mi się chciało trochę. Ale dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, no i trzymajcie się. Cześć!